Hello, hello, witam Cię na blogu Prosperuj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze i ostatnimi czasy odpowiadam na Wasze pytania z ankiety o biznesie coacha. Dzisiaj wybrałam trzy pytania, które są krótkie, a właściwie odpowiedzi na nie będą krótkie, więc może wszystkie trzy zmieścimy w jednym odcinku blogowym, żeby za długo nie mówić, a powiedzieć treściwie. Pierwsze pytanie. Super fajne pytanie o higienie pracy coacha. Pytanie brzmi tak. Jak regenerować się po trudnej sesji z klientem, jeżeli zaraz ma się kolejnego? Może jakiś odstęp między sesjami indywidualnymi jest wskazany? Bardzo fajne pytanie. Ja myślę, że to wszystko, ile potrzebujemy się regenerować i jak i tak dalej, zależy oczywiście od naszej osobowości, od naszej neurobiologii, od naszej neuroróżnorodności. Są osoby, które potrzebują więcej czasu, mniej czasu, ale również zależy to od tego, na jakim etapie biznesu jesteśmy. Jeżeli jesteśmy dopiero początkującym coachem, to jest ten pierwszy rok i tam idzie takie trochę i ciśnienie nasze wewnętrzne i taka troszeczkę spinka jeszcze wewnętrzna, to tym bardziej potrzebujemy tego odstępu czasowego niż być może później, jak tamte sesje idą jak z palca albo mamy już naprawdę super dobrze dobranych klientów, z którymi fajnie, lekko się pracuje i nie potrzeba aż tego tyle czasu na regenerację. Ja myślę, że z tego pytania wynika kilka kwestii. Jeżeli po pierwsze sesja jest bardzo męcząca dla Ciebie, jeżeli czujesz się wyzuta z energii, to dobrze jest sprawdzić, czy to jest dobrze dobrany klient, czy to ja się spinam i po prostu trochę sobie sprawdzić. Ale też oczywiście dać sobie prawo do tego, że nawet najlepiej dobrany klient i najmniej spiny z Twojej strony, to sesje oczywiście, że wymagają energii, skupienia, i warto jest mieć ten moment przerwy, nawet jak to jest tylko 5 minut. Ja lubię sesje na przykład 45-minutowe, gdzie mam 15 minut przerwy, ale czasami też prowadzę sesje godzinne, ale staram się, żeby klient po kliencie nie był, chociaż czasami też tak się zdarza, ale to wtedy dwóch klientów maksimum sklejam razem, że tak powiem. Później, jak już się troszeczkę nabierze wprawy i ma się tych klientów dobrze dobranych, na pewno robi się łatwiej. Ale ja bardzo proponuję Wam pilnowanie tej takiej swojej higieny i sprawdzanie, jak ja się czuję. Budujemy biznes, w którym się chcemy dobrze czuć. Super pytanie, dzięki. Pytanie numer dwa. Jak najlepiej budować i sprzedawać różne pakiety w różnych cenach, aby klienci mieli wybór spośród na przykład dwóch lub trzech opcji? Super fajne pytanie. Ja tego uczę w Prosperuj jako coach, gdzie zachęcam coachów do tego, którzy już budują po prostu porządny biznes, aby oferowali dwa albo trzy pakiety na rynku, które się różnią między sobą. Ilością sesji miesięcznie na przykład, długością sesji, ewentualnie materiałami dodatkowymi lub nie, albo dodatkowym wsparciem pomiędzy sesjami i tak dalej. Czyli zbudować taki pakiet, który jest wysoko wyceniony, taki VIP pakiet, jak ja to mówię, chociaż bardzo nie lubię tej nazwy, szczerze powiedziawszy, ale taki pakiet wypasiony, który jest skierowany do klientów, którzy zapłacą najwięcej, którzy chcą intensywnie, szybko pracować i szybko osiągać rezultaty. Pakiet regularny, który jest do klientów takich większości, albo 60% klientów kupi pakiet regularny i ewentualnie mieć również taki pakiet, który niekoniecznie wszystkim oferujemy, ale na przykład możemy zaoferować osobom tym, które nie mają pieniędzy albo które mają jakieś określone małe budżety na to. I możemy wtedy takiemu klientowi taki niereklamowany pakiet składający się na przykład z niewielkiej ilości sesji albo krótkich sesji zaoferować. To, co jest tutaj ważne, to jest to, że pakiety, które kosztują najwięcej, czyli te intensywne VIP-y albo wypasione, to są pakiety, za które klient płaci najmniej za godzinę. A klient, który kupuje najmniejszy zakres coachingu, czyli na przykład ten pakiet właśnie trzeci, niereklamowany, powinien płacić najwięcej za godzinę coachingu. Czyli im więcej sprzedajemy, tym mniej zarabiamy, że tak powiem, na godzinę, ale sprzedajemy większą ilość od razu sesji w pakiecie i odwrotnie. Mam nadzieję, że to jest jasne, a jak nie, to piszcie z pytaniami. I pytanie numer trzy, na krótko dzisiaj. To pytanie jest takie niby bardzo złożone, bo tutaj można byłoby oczywiście całe książki i całe wykłady na ten temat zrobić, ale pytanie brzmi tak, jak konwertować followersów na klientów? Więc ja odpowiem krótko, budowaniem relacji, a relacje buduje się dając wartościowe treści, jak daj Boże ja daję Ci w tej chwili. Dając wartościowe treści, inspirując, odpowiadając na pytania, będąc
w styku ze swoimi odbiorcami, z tymi followersami, jak ich czule nazywamy, i budowanie zaufania i budowanie relacji jest tutaj kluczem. Oczywiście w pewnych momentach wchodzą oferty, czyli w pewnym momencie ja mogę zaprosić Was, powiedzieć, ok, słuchajcie, mam na przykład miejsce na kilku klientów indywidualnych w tej chwili, zapraszam na gratisowe konsultacje osoby takiej, takiej i tak dalej, które chcą sprawdzić, czy to dla nich, prawda? Albo mogę zaprosić Was na webinar sprzedażowy, albo mogę zaprosić na jakieś wyzwanie i wtedy mam nabór klientów na większe produkty. Jeżeli chodzi o, bo akurat to pytanie padło od coacha, który pracuje w biznesie jeszcze mniej niż rok, więc buduje praktykę indywidualną, no to jest to zaproszenie na gratisową konsultację co jakiś czas, ale w oparciu o dobrze budowaną relację. I oczywiście tego uczymy też i w Startuj, i w Prosperuj, bo też nie chcę upraszczać tego pytania, że no wiesz, zbudujesz relację, masz, trzeba też oczywiście wiedzieć, jak tą relację budować, uczyć się na przykładach innych osób, najlepiej nawet osób, które ty obserwujesz, od kogo ty kupujesz, kogo ty słuchasz, jak oni budują relacje, co jest wartościowe, bo my się tego marketingu po prostu zwyczajnie musimy nauczyć i on jest całkiem przyjemny. Do następnego razu.